Przed nami emocje na światowym poziomie. Spotkanie to komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Rozpoczynamy spotkanie. Polacy przy piłce, a przed nami pierwsze, mam nadzieję, fascynujące 45 minut. Zieliński. Flich. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Dobrze dograł. Miało być ładne dośrodkowanie, ale nie wyszło. Ekdal. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. Zieliński. Oddaje strzał. Zdążył w ostatniej chwili. Nieporozumienie i strata piłki. Berg. Larsson. Szansa na dośrodkowanie. Dograł w pole karne. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. Dobre rozegranie. Szaleńczy atakuje obrońca. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. Klich. Brawo, ładnie piętą. Zespół traci piłkę. Groźnie, ale zdążyli na czas. Precyzyjne podanie. Doskonale zagrał. Aut, piłka dla Polaków. Nie przerywa gry arbiter, będzie okazja. Ładna akcja. Dobra gra obronna. Berg. Brawo, ładnie podał. Znakomite dośrodkowanie. Pytanie, gdzie jest obrona? Udane piąskowanie, ale to jeszcze nie koniec. Dobry odbiór. Zdobył piłkę na skrzydle. Piłka wciąż w grze. Ciekawie się to rozwija. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. Dobrze próbował, ale stracił. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Klich. Zieliński. Świetnie zagrał. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Powinien dośrodkowywać. Dobre, dalekie wybicie. Ładnie obrońcy, ale co z tego? Rywale znowu przy piłce. No, udało się przejąć.
Piękne podanie. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. No i przejęli w ostatniej chwili. Czy to wykorzysta? Ach, słupek! Koniec pierwszej połowy. Na razie koniec emocji. Mamy remis. Mimo obecności wielu gwiazd, ta pierwsza połowa, najdelikatniej mówiąc, nie zachwyciła. Tak, nawet biorąc pod uwagę całą galaktykę, którą widzieliśmy na boisku, można powiedzieć, że niestety było nudno. Ależ podanie. Dobrze, teraz tylko wybić. Zieliński. Robert Lewandowski. Zieliński. Skutecznie dograł do kolegi. Stracili, ale odzyskali piłkę. Larsson. Zlatan Ibrahimović teraz. Bez wątpienia jest napastnikiem znakomitym, piłkarzem kompletnym. Zieliński. Wspaniale przechwycił. Celnie do partnera. Piłka minęła linię boczną w okolicy narożnika boiska. Kapitalna wrzutka. Aut. Piłka dla Polaków. Klich. Zieliński. Larsson. Przechwycili przeciwnicy. Klich. Ekdal. Larsson. Pięknie podał. Przekazał piłkę partnerowi. Dośrodkował. Pięknie uderza. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Zieliński. Klich. Robert Lewandowski. Strata piłki. Granqvist. Ekdal. Ibrahimović. Berg. Cudownie dograł. Szansa po strzale głową. Polacy wznowią od własnej bramki. Nowy gracz na boisku, no i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. W ostatniej chwili przejęli. Niewiele do końca, tylko bramkarz przed nim. Jest szansa. Nie, nie ma gola, słupek. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Dobre podanie. Czy to wykorzysta? Bramka. Prowadzą w samej końcówce meczu.
powtórkę bramki, która może dać im zwycięstwo. To był idealny moment na zadanie ostatecznego ciosu. Za chwilę koniec spotkania. Dla rywali chyba będzie zbyt późno, żeby zdołali odrobić straty. Ależ dramaturgia. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ale spodanie, jeśli to wykorzystają! Koniec meczu. Zwycięstwo 1-0. Analiza tego meczu, Włodek, jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak, mieli dużo szczęścia, że przesądzili właściwie tę wygraną tuż przed ostatnim gwizdkiem. Ja nie wierzę, państwo też, ale niestety to spotkanie dobiegło końca. Mówię niestety, bo mecz naprawdę znakomity. Dawno nie widziałem takiego spektaklu. Myślę, że co do tego jesteśmy zgodni. Życzę państwu dobrej nocy, choć chyba szybko nie zaśniemy.